resztki fortu 33 Krakus. Tyle z niego zostało po rozbiórce w 1955 roku w celu odzyskania materiałów budowlanych na potrzeby odbudowującej się Warszawy. Cegła pojechała do Warszawy. Kosztem tego nie mamy fortu. Tutaj jeszcze są ukryte piwnice, tylko one są zasypane. Trzeba uważać, żeby nie wpaść, bo czasami zdarzy się otwór w ziemi, który powoduje, że no, można tam wlecieć. Co naoczni świadkowie potwierdzają obecność tych piwnic. Resztki cegieł oryginalnych z fortu. Kopiec Krakusa. Wokół fortu był również mur, którego nie ma. W tym momencie została wyrównana, ziemia została wyrównana, ale na zdjęciu satelitarnym są wyraźne zarysy fundamentów muru. I tutaj, w tym miejscu, w którym filmuję, był mur.